Cześć! Witam Cię w krótkim filmie instruktażowym, jak skutecznie korzystać z portalu BabyGo. To wideo pomoże Ci sprawnie korzystać ze wszystkich możliwości portalu, czyli wyszukasz w nim szybko atrakcji dla dzieci, zaoszczędzisz pieniądze, ale również znajdziesz coś dla siebie i swojego współmałżonka i również i Wy zaoszczędzicie. Ok, a więc do dzieła. Pierwszy przykład, atrakcje dla dzieci. Szukasz czegoś w najbliższym czasie, ale tak samo nie chcesz zbyt dużo wydawać. Ok, wchodzimy sobie więc na atrakcje dla dzieci. Klikamy w wydarzenia i patrzymy, jakie obecnie są atrakcje. Pierwsza capoeira dla dzieci, minus 10%. Akademia Rodzinna, piknik rodzinny, coś co było wczoraj, czyli mamy informację, że wszelkie inicjatywy, gdzie wstęp wolny jest, to mamy informację, występy do misiów, rewelacja, o tutaj były pokazowe warsztaty, też dla dzieci, warsztaty w Robotowie, to coś świetnego dla chłopaków. Tutaj, tam była capoeira, tutaj mamy taniec dla dzieci, jarmark, półkolonie. O, tutaj mamy akuku, minus 20%, zobaczymy szczegóły. Aż 20% rabatu przez całe lato od poniedziałku do piątku. Dwie lokalizacje w Krakowie. No świetnie. Tutaj możemy sobie wejść na stronę. Zobaczymy, gdzie te lokalizacje są. Zakopiańska i Bratysławska. Świetnie. Warto na pewno skorzystać. Tutaj były dni Nowej Huty. O, i tutaj znowu jakieś zajęcia były. Aż sobie zobaczę. Warsztaty kulinarne. I tutaj zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne i zumba. Czyli jest informacja, że warto tutaj na bieżąco śledzić te informacje, ponieważ cały czas tutaj otrzymujemy dawkę informacji, co na bieżąco się dzieje w danym miejscu. Ok, czyli tutaj są wszystkie pikniki rodzinne, wszelkie wydarzenia, święto soli. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało wcześniej. O, tutaj jest salsa. Minus 10%. Tutaj jest w nosidełku, na kocyku, na macie. Bardzo fajne zajęcia. Też na hasło BabyGo minus 10%. Możemy sobie wejść tutaj na stronę, akurat facebookową. I patrzymy, gdzie te zajęcia się odbywają. Koło ulicy Wrocławskiej, koło wojskowego szpitala. Świetnie. Jest informacja tutaj, a jest, jest numer telefonu, można się zapisać. Ok, co my tu jeszcze mamy? No i patrzcie, bezpłatny czerwiec z językiem angielskim, bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci, no i tutaj warsztaty w Lanskoronie, czyli coś poza Krakowem też się dzieje. O, a tutaj w każdy wtorek magiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Nauka żonglerki, balansu, rytmu. No, bardzo fajnie. I tutaj organizuje Ośrodek Kultury Nowa Huta, osiedle Dywizjonu. No dobrze. I tutaj wiadomo, widać, że są wszelkie tutaj pikniki rodzinne, zajęcia na wolnym powietrzu.
O, tutaj dużo działo się w Dzień Dziecka. Dołączyło do nas firma GoJump, Ani Kino, Lemon Fitness. Czyli cały czas coś się dzieje. Okej, bardzo fajnie. O, jeszcze tutaj zobaczymy, zerkniemy na te półkolonie. Tutaj mamy 10% zniżki do 20 czerwca. Kolejny turnus. I tutaj widać, że cały lipiec, cały sierpień coś tutaj się dzieje. Idziemy sobie na stronę. O, i tutaj mamy informację, że do 15 czerwca było to 10%. Na hasło Baby Go mamy trochę dłużej, do 20 czerwca. No i tutaj widzimy urodziny, półkolonie, zajęcia od 5 do 12 lat, Akademia Maluszka, wypożyczalnia stroju, czyli cały czas coś tutaj się dzieje. Jak widzicie, macie dostęp do wielu informacji, które dzieją się w Krakowie i również firm, które są nastawione na tutaj atrakcje dla dzieci, więc warto, jak widzicie, korzystać. Tutaj jest taka mapa, która pokazuje tak samo wszystkie lokalizacje, w których te atrakcje się dzieją. Tutaj mamy fotografię. Wcześniej tutaj sesje były na dzień mamy z rabatem. Tutaj mamy Crema Dance robotowo, Edu Primo i w Łagiewnikach jedna z lokalizacji Akuku. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci korzystać sprawnie z atrakcji portalu Babygo. Pozdrawiam.